Witam Państwa, mówi Piotr Tao, Polski Kurs Blendera. Chciałem przedstawić tym razem coś wyjątkowego, to znaczy wykład, który miałem przyjemność wygłosić na konferencji Blendera w Bydgoszczy, na którą pojechałem ze względu na zaproszenie Huberta, zwanego jako szczuro społeczności. Hubercie, dziękuję Ci bardzo za ten cały zjazd, było super. Miałeś doskonały sprzęt, doskonale opanowaną logistykę i wszystko było super. Bardzo mi się podobało i było to w sumie moje pierwsze wystąpienie publiczne. Wtedy, kiedy mówiłem do ludzi znających Blendera. Zazwyczaj mówię do ludzi, którzy Blendera znają ciupańkę, chociaż słabiej niż ja. Tak czy inaczej, obiecałem, że przekażę ten wykład, że przygotuję coś specjalnie w polskim kursie Blendera na ten temat, więc oto jest. To, co pokazywałem, to była zrobiona w Blenderze prezentacja, która wyglądała mniej więcej w taki sposób. Był tutaj tytuł i później tłumaczyłem, co dokładnie chciałbym pokazać. Plan na teraz. A więc opisałem, kim był John Conway, co to jest gra w życie, jaki jest pomysł na animację i jak to zrobić w Blenderze. Więc przesuńmy się szybko dosyć po tej prezentacji, którą pokazywałem, a później przejdziemy do rzeczy i zrobię to porządnie, mimo tego, że na tej prezentacji, którą pokazywałem, były drobne problemy związane z samym Blenderem. A więc grę w życie wymyślił John Conway. To jest brytyjski matematyk urodzony w Liverpoolu. Gdybyście chcieli poszukać czegoś więcej, to proponuję uruchomić przeglądarkę, wpisać coś takiego jak gra w życie. Znajdziemy wtedy, oczywiście znając Google'a, 11 milionów linków, ale tak naprawdę pierwszy z nich prowadzi do właściwego artykułu i tam jest opisana ta gra w życie. Można sobie poczytać. Jest także link do samego Johna Conwaya, stamtąd właśnie wziąłem zdjęcie. Polecam lekturę. W polskiej wersji Wiki jest dość mało na ten temat napisane, natomiast w wersji angielskiej można znaleźć naprawdę ciekawe informacje. Wracając do prezentacji, to co opisywałem, to była sama gra w życie. Tę grę w życie symuluje program o nazwie Golly, który za chwilę pokażę, natomiast sama gra polega na tym, że składa się ona z kwadratowej planszy i jednobarwnych komórek, które na tej planszy można umieścić. Plansza może zawierać puste pola i może zawierać komórki. Każda komórka może być tylko na jednym polu. I teraz te komórki mogą tworzyć różnego rodzaju układy, a sposób, w jaki są na tej planszy umieszczane, określają właśnie reguły gry w życie Conwaya. Te reguły są bardzo proste, są wręcz prymitywne, natomiast pozwalają wygenerować bardzo ciekawe sytuacje. Otóż w przypadku takich miejsc, gdzie istnieje jedna komórka otoczona wielką ilością pustych pól, dochodzi do sytuacji, kiedy ta komórka ginie, ponieważ umiera z samotności. To jest warunek określający jej śmierć. Jeżeli ma mniej niż dwóch sąsiadów, musi zginąć, a więc ten układ zginie w pierwszym pokoleniu. Ten zginie w drugim, ponieważ na początku zginą dwie komórki osamotnione. One są tylko z jednym sąsiadem powiązane tak naprawdę. A więc znikną, a potem zniknie ta ostatnia. W tym przypadku będziemy mieli układ, który w pierwszym pokoleniu straci tę komórkę po środku. Ona zginie dlatego, że ma czterech sąsiadów, będzie jej za duszno. W związku z tym pojawi się układ, który będzie miał tylko cztery komórki i ten układ będzie układem stabilnym. Będzie stabilny dlatego, że każda z komórek ma tutaj dwóch sąsiadów, a więc nie ma szans na śmierć, nie ma również żadnego pola, na którym komórka mogłaby powstać. A komórka powstaje na polu, które jest otoczone przez trzy pola zajęte. A więc na przykład komórka mogłaby powstać na takim polu, ponieważ ono było otoczone, czy też sąsiadowało z trzema innymi. Tak samo mogła powstać również tutaj. Niestety te komórki, które były na początku na brzegach, mają tylko jednego sąsiada, a więc znikną, a więc one się w drugim pokoleniu tutaj już nie pojawią. Taki układ będzie oscylował pomiędzy tego typu kształtem pionowym i takim kształtem poziomym w kolejnych generacjach. Jest to układ nazywany migaczem drogowym. Teraz te układy są dość ciekawe i wykazują różnego rodzaju ciekawe cechy. Możemy prześledzić, co by się działo, na przykład gdybyśmy mieli układ tego typu. Stosując reguły klasyczne Johna Conwaya, musielibyśmy na początku zaznaczyć układy, które zginą w następnym pokoleniu, ponieważ mają zbyt mało sąsiadów. To będą układy ten i ten. Następnie, wiedząc, że te układy jeszcze nie zginęły, ponieważ cały czas trwa obecne pokolenie w naszej symulacji, moglibyśmy wyznaczyć pola, na których powstaną nowe układy. Nowy układ powstanie na tym polu, ponieważ ono sąsiaduje z trzema zajętymi polami i na tym polu. Ono również sąsiaduje z trzema zajętymi polami. W następnym etapie jakby naszych obliczeń, czy też generowania takiej populacji, usuwamy układy, które miały umrzeć, a te układy, które miały przeżyć, zamieniamy na układy, które są układami starymi, czarnymi. To powoduje, że nasza następna generacja będzie miała taki kształt, będzie wyglądała w ten sposób. I tak postępując, możemy generować kolejne generacje za pomocą tych reguł, obserwując zachowanie całej kolonii. A więc gra w życie nie jest tak naprawdę grą, jest raczej symulacją, w której graczem jest tylko obserwator. Natomiast to, co się dzieje na kartce w kratkę, zależy po prostu od układu kropek. Tego typu sytuacja, którą tutaj mamy, może być przedstawiona w postaci kilku zrzutów ekranu. Tutaj mamy pozycję startową, takiego szybowca, następnie pierwsza generacja, którą sobie wygenerowaliśmy, następna i jeszcze następna. To, co jest charakterystyczne dla takiego układu, to to, że on po pewnej ilości generacji odtwarza swój własny kształt, ale ten kształt jest przesunięty o jedną kratkę względem oryginalnego układu. Jak widać, tutaj nastąpiło przesunięcie. A więc skutek jest taki, że w trakcie upływu czasu taka kolonia, odtwarzając swój kształt, wędruje po planszy. Jest to podstawa do tworzenia układów, które wysyłają sobie informacje, a pojedynczą informacją jest właśnie taki szybowiec. Teraz przejdźmy do następnego slajdu i zdaje się, że będę mógł pokazać, na czym polega symulacja w większych skalach. Program Golly może być ściągnięty z SourceForge'a na przykład. Znowuż uruchamiam przeglądarkę, gdybyście chcieli go poszukać, wystarczy wpisać Golly w Google i mamy od razu pierwszy link Golly Game of Life Homepage. Na tej stronie mamy przykład działającej kolonii generowanej przez Golego i jest także download. Można pobrać sobie wersję pod Windowsa, pod Linuxa i także pod Macintosha. A więc w tym programie, który mam tutaj już uruchomiony, mamy czarną planszę w kratkę, może być oczywiście również biała, w czarną kratkę są kolory do skonfigurowania i mamy po lewej stronie listę rozmaitych kolonii. Te kolonie mogą być bardzo, bardzo złożone. Mamy także możliwość wybrania tych kolonii z drzewa i po kliknięciu w daną kolonię mamy od razu możliwość obejrzenia, co się dzieje. Weźmy sobie na przykład coś takiego jak kolizja dwóch szybowców. Tutaj jest Two Glider Collisions. Po kliknięciu dostaje od razu dość złożony układ, który składa się z ustawionych na planszy naszych szybowców, no i takiego napisu, który w pierwszej generacji natychmiast zniknie. A więc z takiej kolonii widać, że tego typu układy szybowców doprowadzą do stworzenia niczego. One po prostu znikną, natomiast są także możliwe inne układy, na przykład powstaną jakieś blinkery, powstaną bloki, powstaną nowe szybowce, powstanie łódź i różne inne kolonie, zależnie od tego, jak ustawione były wyjściowe szybowce, które się zdarzały. Jeżeli w tym programie wcisnę spację, to w takim momencie będzie przeliczona kolejna generacja i jak widać dochodzi do zderzeń tych szybowców, a w wyniku tych zderzeń powstają rozmaite układy. A więc widać, że górna część już znikła, tam gdzie nic nie miało powstać. Tutaj mamy układy migaczy drogowych. Powstają również układy stabilne. No i tak to po prostu działa. Każda naciśnięcie spacji to jest jedna generacja przeliczona na całej tej kratkowanej powierzchni. Powierzchnię można zoomować, a więc mogę oglądać układ nawet z bardzo daleka, zakładając, że on będzie duży. Tego typu zoom pozwoli mi wszystko zobaczyć. Plansza tutaj nie ma ograniczeń, chyba że to jest wymuszone przez reguły gry. Natomiast na samej górze mamy ilość populacji, które już się wykonały, przeliczyły i mamy także ilość organizmów w populacji. Obecnie jest ich 552 i ta liczba się co populację może zmieniać. Inne ciekawe układy to jest na przykład układ, który syntezuje lub też buduje z takich małych szybowców jakiś inny kształt. Puściłem teraz delikatnie symulację, puszczę teraz trochę szybciej, proszę zobaczyć, jak to się zachowuje, powiększę jeszcze. Tutaj powstają jakieś układy, które trudno opisać, ale których powstawanie jest dosyć ciekawe. Oczywiście tego typu symulacja została zrobiona przez jakichś tam naukowców na komputerach, korzystając być może nawet z tego programu, ale ciekawe jest samo obejrzenie, jak to działa. Ten układ to jest układ cykliczny, którego kształt powtarza się co ileś tam generacji. Mamy także jeszcze inne możliwości, mamy na przykład tego typu syntezę, też wygląda bardzo ładnie i bardzo ciekawie, a więc program jest dość przyjemny i to jest gra w życie. Ogólnie rzecz biorąc, potrafi ona naprawdę zainteresować, pokazywałem ją wielu różnym osobom i większość z nich była naprawdę bardzo zaskoczona, że to jest tak fajne. Ten program ma taką mocną stronę, że potrafi liczyć naprawdę wielkie układy. Mamy tutaj na przykład kolonię, której liczba organizmów wynosi ponad 7 milionów. Jest to ogromny układ, składa się z takich kratek, a każda kratka ma rozmiar ponad 2000 małych kratek. Jeżeli powiększę, proszę zobaczyć, jaka to jest wielkość całości. Dopiero tu pojawia się kratka i dopiero tu są te moje prawdziwe małe układziki. Oczywiście wciskając spację powoduje, że natychmiast całość się błyskawicznie przelicza, No i obserwując, jak działa fragment takiego dużego układu, takiej kolonii, trudno powiedzieć, co ona tak naprawdę robi. Więc odsunę się trochę, aby spojrzeć na tę kolonię z lotu ptaka. Proszę zobaczyć, tutaj lecą jakieś statki w górę. Tutaj pracują jakieś generatory, które na razie nic nie robią pozornie. I cały ten układ sobie jakoś tam żyje. Istnieją także komórki w tym układzie, które mają wypełnienie, a to wypełnienie jest zrobione z innych układów, które się poruszają pod kątem prostym. Te układy, zderzając się, znikają, a więc tego typu kratka może być z daleka obserwowana jako biały kwadrat. Tak to działa. I teraz, jeżeli puszczę automatycznie generowanie populacji i przyspieszę troszeczkę, to się okaże, że cała ta struktura wykazuje pewne dość ciekawe cechy. Proszę chwilę popatrzeć, musimy dojechać do jakichś 30-40 tysięcy pokoleń i w tym momencie już widać zmianę. Cały ten układ zrobiony w live'ie generuje, no mogę to chyba powiedzieć, live następnego poziomu, live wyższego poziomu. No i tak to działa. Jest to bardzo skomplikowane wbrew pozorom i funkcjonowanie tych kratek jest cały czas dla mnie tajemnicą. Warto poczytać na Wikipedii, jak to działa, ponieważ jest tutaj mnóstwo różnych ciekawych rzeczy w środku wtopionych. Widać na przykład, jak tutaj bokami zasuwają jakieś pasma informacji, przekazywane są jakieś bity, krąży cały czas informacja po całej tej sieci i w pewnym momencie następuje przełączenie stanu takiej kratki i ona rysuje coś albo nie rysuje. Fascynująca sprawa. Jeżeli się tak przyjrzeć, jak to wszystko pięknie działa, no to naprawdę można być pod wrażeniem. To, co jest ciekawe, to to, że w takim układzie nawet najmniejszy błąd powoduje destrukcję całości. A więc jeżeli jedna chociaż krateczka byłaby źle ustawiona tutaj, cokolwiek z nią by się stało złego, to w tym momencie rozwala się całość. Ja sobie pozwolę to pokazać, chociaż nie powinienem być takim psujem. Włączę sobie pasek do edycji, włączę rysowanie i tutaj po powiększeniu dodam jeden jedyny punkcik, na przykład w tym miejscu. To jest tak niepozorna zmiana, że praktycznie rzecz biorąc, jeżeli się odsunę, to nie będziemy w stanie zobaczyć, że jest jakakolwiek różnica. Natomiast teraz, jeżeli puszczę całą symulację, no to może to być dla tego układu zabójcze. Zobaczmy, wydaje mi się, że w tym momencie cała ta komórka, którą wstawiłem, została zlikwidowana i układ przeżył. Przeżył dlatego, że miał szczęście. Jeżeli jednak wstawię w jakimś innym miejscu punkt, takim, który będzie wrażliwy na zmiany, no to może się okazać, że cała ta symulacja przestanie działać. Spróbujmy dodać na przykład w to miejsce jeden punkt. O, tutaj. Sprawdźmy, co się stanie. Proszę zobaczyć, tu nastąpiło drobne zaburzenie. To już nie jest ten układ, który tutaj był. Być może nic się nie stanie, a być może ta zmiana się rozproszy. Cofnę teraz trochę, puszczę automatyczne obliczanie całości i zobaczymy, co się będzie działo. Czy taki układ przeżyje, czy nie? Wydaje mi się, że przeżył, chociaż nie jest może to zbytni powód do szczęścia, ponieważ jednak coś tutaj powstało, coś się tutaj popsuło. Może mieć to wpływ na przyszłe działanie tego układu, a więc jeszcze trochę poczekamy. No i po prostu zobaczymy. Tak czy inaczej, dodałem tutaj jedną maleńką kropkę, która zepsuła jakiś mały fragment tej wielkiej działającej maszyny. Może się okazać, że ta zmiana jest izolowana i w ten sposób nie rozprzestrzeni się na cały układ. Jeżeli jednak dojdzie gdzieś do kolizji w tym miejscu, to może się okazać, że cała ta piękna siatka, skomplikowana, całkowicie się rozwali. Musimy pewnie jeszcze trochę poczekać, być może wybrałem kratkę, która nie jest wrażliwa na uszkodzenie tego momentu, tego miejsca, no ale to się jeszcze okaże. Spróbuję jeszcze trochę przyspieszyć, aby całość liczyła się szybciej, będzie można krócej czekać na jakiś ewentualny efekt destrukcji, no i zobaczymy. Najwyraźniej jest tak, że to miejsce jest jednak miejscem izolowanym i takim, które nie ma większego znaczenia przy generowaniu całości. A zatem pozwolę sobie jeszcze raz popsuć coś, zatrzymując cały układ i dodamy sobie jeszcze jeden malutki kwadracik, na przykład gdzieś tutaj. Zobaczymy, czy to będzie miało destrukcyjny wpływ na całość. Może puszczę troszkę wolniej wszystko i niech leci. Teraz, jak widać, ta zmiana miała znaczenie decydujące. I tak wygląda postępująca destrukcja całego układu. Niestety, to co się tutaj dzieje jest już procesem nieodwracalnym i teraz nie uda się tego w ręczny, czy też jakiś taki sensowny, lejfowo podobny sposób poprawić. Proszę zobaczyć, co tu się dzieje. To jest cała burza. Zostają zjadane jak przez raka te wszystkie działające pięknie komórki, no i całość, mówiąc kolokwialnie, szlak trafia. Przy okazji troszeczkę mi się tutaj zatkał komputer, ponieważ to jest dość złożona pamięciowa operacja, obliczanie tych wszystkich kolonii. No i tak to wygląda. Proponuję ściągnąć ten program, pobawić się nim samodzielnie. Natomiast cały pomysł na animację i na zastosowanie wziął się stąd, że spotkała mnie pewnego razu osoba ze sztuk pięknych, która pracuje na ASP, która zajmuje się połączeniem nauki i sztuki, można tak powiedzieć. A więc powstał pomysł na zanimowanie czegoś takiego w taki sposób, aby nadawało się to do zastosowań artystycznych. Mam tutaj taką prostą kolonię, która generuje jakieś tam obiekty. Weźmy sobie, spróbujmy ją uruchomić. Jak widać w Blenderze nie mogę teraz jej wyświetlić. Ciekawe dlaczego. Być może potrzebny jest jakiś podgląd. Być może jakaś tekstura. To jest problem czasami z tymi teksturami w Blenderze. Weźmy jeszcze raz. Zobaczmy. Teraz działa. Mam tutaj po prostu taką strukturkę, która jest prostym generatorem gliderów, które są następnie zjadane na takim fajnym układzie, który je po prostu niszczy. A więc tego typu struktura została zanimowana w Gollym, następnie nagrana przez zwykłe nagrywanie ekranowe i te komórki przeniosłem następnie do Blendera, tworząc animację, która wygląda w taki sposób. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Oczywiście nie mogę teraz wyświetlić tego w Blenderze, mimo tego, że wstawiłem tekstury z filmem, ale myślę, że łapiecie o co chodzi. Tego typu wizualizacja live'a jest oczywiście jak najbardziej możliwa do zrobienia i można to zrobić w sposób dość prosty. Oczywiście ta prostota jest względna. Chciałem dokładnie wytłumaczyć, jak to można osiągnąć. No i teraz zrobienie czegoś takiego polegałoby na wykonaniu kilku prostych kroków. A więc wybieramy sobie interesujący układ w programie Golly i nagrywamy go zwyczajnie z ekranu, nagrywając klatkę po klatce, tak jak chcemy. Następnie w Blenderze robimy z tych klatek odpowiednio przygotowane pliki PNG. Z tych plików robimy animowaną teksturę, a następnie tworzymy siatkę mesha i dodajemy do niego tę teksturę z modyfikatorem Displace. Displace spowoduje, że tekstura się zdeformuje i będzie miała niektóre wierzchołki wyżej, niektóre niżej. Te, które będą wyżej, te wierzchołki, przywiążemy następnie za pomocą DupliVert do jakiegoś innego obiektu, który będzie wystawał ponad powierzchnię, tak jak to widać w tym miejscu tutaj. No i coś takiego chciałbym wyjaśnić, jak można to zrobić. A więc myślę, że warto byłoby zaczynać. W takim razie zamykam Blendera. Wracamy do mojej pierwszej wersji. Golly będzie za chwilkę potrzebny, więc go zostawię. Mam tutaj mojego Blendera, więc go teraz tak resetuję i przygotowujemy go do pracy. Aby zacząć, na początku należy w Gollym wybrać jakąś interesującą kolonię. Nie będziemy nagrywali tej kolonii, ponieważ ona jest zbyt duża. To, co później będę musiał zrobić, to podzielić za pomocą na przykład rozcinania jakiegoś mesha na małe plane. Tutaj tych plane'ów byłoby zbyt wiele i byłyby zbyt małe, aby korzystać z takich rozwiązań jak DupliVert albo chociażby tryb edycji, później bawić się z taką ilością ścian. Wybierzmy w związku z tym coś prostszego. Myślę, że ten byłby ok, ten albo ten, Heisenblinker. To jest właściwa kolonia, o którą mi chodziło. Ta kolonia jest na tyle prosta, że jej działanie jest cykliczne, a jednocześnie zajmuje ona niewielką powierzchnię. Takie coś moglibyśmy sobie nagrać. Jeżeli teraz powiększę obszar, który widzimy w Gollym, to można byłoby nawet wybrać odpowiedni obszar do nagrania. To byłby obszar, który się mieściłby na przykład pomiędzy tymi kratkami tutaj. Cała kolonia nie wychodzi poza pewne ramy, a więc to byłoby w sam raz. No i teraz, aby nagrać taką kolonię, mogę użyć różnego rodzaju narzędzi. Na wykładzie w Bydgoszczy wykorzystałem program RecordMyDesktop, który niestety nagrał w bardzo marnej jakości ten obraz, dlatego teraz wykorzystam troszeczkę inne rozwiązanie. Na początek otworzę sobie terminal i użyję programu do nagrywania, którego używam również do nagrywania tutoriali. Ten program to jest ffmpeg. ffmpeg to jest program, który wymaga podania kilku parametrów. Na początku określamy, co będziemy chcieli robić, czyli na początku mówimy, że będziemy korzystali z bibliotek, czy też z rozwiązań takich jak x11grab. Następnie określamy, że będziemy chcieli nagrać na przykład 10 klatek na sekundę. Określamy rozdzielczość ekranu. Moja rozdzielczość to jest 1920 na 1080, czy też na 1200, bo to jest taka prawdziwa rozdzielczość, którą mam. Możemy też określić, w jakim zakresie, czy też z jakiego ekranu będziemy nagrywali. Mój ekran to jest standardowy 00, Gdybyśmy chcieli określić przesunięcie względem początku, to dodałem tutaj jeszcze na przykład +1, dajmy na to 1. To znaczy, że zaczniemy od pierwszego piksela, a nie od zerowego. Musimy także określić, jak będziemy kodowali obraz wideo, więc piszę sobie V-kodek. Może powiększę troszkę to okno, aby było lepiej widać. Weźmy może coś takiego, tu mi się coś skosowało. Więc znowu dopiszmy 1,1 na przykład. No, przepraszam, tutaj powinien być +1,1 i teraz minus V-kodek libx 264. To jest bardzo fajnie kodujący koder. Jeszcze preset ultra fast, aby nie trzeba było czekać. Damy wartość crf0, aby nie robił żadnej kompresji. No i podamy oczywiście nazwę pliku. Niech ten plik nazywa się life.mkv. Kontenerem będzie plik mkv, dlatego że wybrałem akurat taki rodzaj kodeka. I to jest w porządku. Teraz takie coś, gdybyśmy chcieli nagrać, zostałoby nagrane w ten sposób, że miałbym cały ekran, a więc wszystko, co mam na ekranie, by się nagrało. Nie chcę czegoś takiego, możemy spróbować zrobić coś innego. Możemy nagrać tylko tę część w Gollym, która zaczyna się od pewnego piksela i kończy się na pewnym pikselu, czyli taki prostokąt. Ten prostokąt muszę określić, podając po prostu rozdzielczość tego prostokąta i miejsce, od którego mam zacząć. Ponieważ nie widzę teraz, który to jest piksel w danym momencie, użyję takiego narzędzia jak linijka. Może wyłączę na razie tego Gollega, aby nam nie przeszkadzał. Linijka, która nazywa się K-Ruler, pochodzi z KDE i pozwala zmierzyć odległości na ekranie, wyrażając te odległości w pikselach. Powiedzmy, że chciałbym nagrać tę kolonię, zaczynając od tego miejsca, od tej kreski. A więc jeżeli przytrzymam tutaj swoją strzałkę, to zobaczę po lewej stronie, że jest to 466 pikseli od lewej strony, co jest w sumie bardzo godziwą wielkością, a więc napiszemy sobie tutaj przesunięcie od lewej 466 pikseli. Następnie od góry zróbmy może rotację tej linijki, naciskając prawy klawisz na niej i wybierając sobie na przykład obróć w prawo, wszystko jedno zresztą. Od góry tak naprawdę ta linijka powinna pokazać mi obszar, no, który powiedzmy sobie będzie tą górną krawędzią. Weźmy może jeszcze jedną małą kratkę wcześniej. To jest w tym momencie piksel o wysokości 143. A więc aby zrobić coś takiego, w osi Y będę zaczynał nagrywanie od piksela 143. No i teraz, ponieważ chcę nagrać na przykład do tej dolnej krawędzi, powiedzmy sobie do piksela, który ma wysokość 1060, to w tym momencie musiałem policzyć dokładnie, ile będzie pomiędzy moim startowym pikselem w pionie, a końcowym w pionie. Tutaj jest 1055, a więc jeżeli odejmę teraz 1055 od mojej wartości 143, to otrzymam wysokość mojego filmu. Film będzie miał wysokość 912, a więc w tym momencie to nie jest 1200, tylko 912. Tak samo policzymy sobie, co by było, gdybym chciał tę linijkę ustawić w poziomie i zakończyć nagrywanie gdzieś na tym poziomie tutaj. Tutaj mam piksel o numerze 1746. W porządku, a więc 1746 odjąć moje wcześniejsze 466 daje mi szerokość filmu 1280, a więc tak naprawdę będzie to mniejszy rozmiar niż początkowo zakładałem. 1280, ok. I teraz ten mój film nagra się z prędkością 10 klatek na sekundę, to znaczy, że w ciągu każdej sekundy będę miał 10 obrazków nagranych i te obrazki zostaną skompresowane w pliku, który będzie się nazywał live.mkv. Ten plik będzie miał już odpowiednią rozdzielczość, to będzie rozdzielczość 1280 na 912, no i będzie nagrywany od rogu ekranu lewego górnego, zaczynając od piksela 466-143. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. A więc jeżeli teraz wcisnę Enter, rozpocznie się nagrywanie filmu. Kalkulator mogę już zamknąć, linijkę także. Rozpocznie się nagrywanie filmu i ten film będę mógł nagrać, przełączając się do okna z Gollym. No więc takie coś zrobimy. Naciskam Enter, film się już nagrywa, proszę zobaczyć, 13 klatek, 19 i tak dalej. Teraz przełączam się do okna z Gollym i uruchamiam animację. Ta animacja teraz leci z prędkością 8 klatek jakby na sekundę, czy też 8 kolonii jest liczonych w ciągu sekundy. Chciałbym zrobić coś innego. Weźmy sobie w takim razie menu Ctrl i tutaj Set Base Step. Ustawię ten Base Step na przykład na 2 i teraz wcisnę Enter, aby się wszystko samo liczyło. Teraz mogę ten czas jakby zmniejszyć dodatkowo, uzyskując mniej więcej tego typu animację. I teraz spróbujmy wyanimować się w takim momencie, kiedy ten glider przekroczy kratkę i zderzy się z docelowym miejscem, a następnie poczekamy, aż zrobi to samo kolejny glider, co będzie oczywiście sugerowało, że cała ta animacja się doskonale zapętliła. Dlatego muszę jeszcze trochę poczekać. Teraz leci kolejny. Z tą prędkością będę miał to już nagrane prawidłowo. Za chwilę będzie zdarzenie. Ok, tak to wygląda. Teraz mogę delikatnie przyspieszyć i powtórzyć cały proces. Uwaga, przyspieszam. Poczekamy teraz tak 2, 3, 4 może przelecą. I to jest w zasadzie całe nagranie. Teraz mogę przerwać ten proces, wciskając klawisz Q i mam nagrane. Zatrzymam Golly'ego. Teraz zobaczymy, co się nagrało. Mam tutaj film, który nazywa się Live MKV. Full to jest akurat ten, który nagrywam w tej chwili, w związku z tym tego nie będziemy ruszać. Natomiast Live MKV to jest moje nagranie. Mogę teraz je obejrzeć. Zobaczmy, jak wygląda. Proszę zobaczyć, widać tutaj jeszcze fragment poprzedniego okna, które się nagrywa ruchem myszką. OK. I za chwilkę będzie widać, że ruszył ten live. Tutaj jeszcze opowiadałem, co się dzieje. Zmieniałem prawdopodobnie bazę prędkości, z którą Golly generuje populację. No i za chwilkę ruszy ta animacja. Zabrałem mysz, no i teraz to leci. To jest normalna prędkość, z jaką pracował Golly. Za chwilę mamy zwolnienie tej prędkości. To jest ta niska prędkość. Niestety widać, że coś musiałem źle przeliczyć, ponieważ na samym dole tutaj ten układ niestety się całkiem nie mieści. Jesteśmy na granicy tak naprawdę, trzeba było wziąć troszeczkę większy margines. No trudno. Myślę jednak, że z czymś takim możemy wytrzymać. No i tak to leci. Za chwilkę będzie leciał trochę szybciej, ponieważ wtedy przyspieszyłem. Także będziemy mieli teraz w obszarze jednego nagrania kilka różnych prędkości, które można będzie ewentualnie potem wykorzystać. Tak czy inaczej, to jest nasz materiał źródłowy. Ten materiał źródłowy jest oczywiście krzywo wykadrowany, ponieważ zrobiłem tam drobny błąd w obliczeniach, ale mógłbym mieć nagrywane na przykład z RecordMyDesktop i widzieć nawet krawędzie ekranu, czy też krawędzie programu, w którym nagrywałem. Nie ma to takiego znaczenia. Teraz tak, Golly nie będzie mi już potrzebny od tej chwili, a więc go zamknę i wracamy do Blendera. Wreszcie Blender. A więc teraz tak, włączam sobie w konfiguracji przez Ctrl Alt U taką wtyczkę, która pozwala importować obrazki w postaci plane'ów. To jest w add-ons. Jeżeli w wyszukiwaniu napiszę coś takiego jak plane, czy chociaż sam wyraz pla, to mam od razu wyświetloną listę wtyczek pasującą do tego słowa, które wpisałem. Mam import images as planes. W tym momencie mam zaznaczony checkbox tutaj, co oznacza, że ta wtyczka jest włączona i ona pozwala mi importować obrazki jako plane'y. W tym momencie biorę sobie File, Import i w menu znajduję opcję Images as Planes. W tym momencie importuję sobie obrazek lub film. W tym momencie chodzi mi o film, a więc importuję ten mój plik Live MKV, który przygotowałem przed chwilą. Ten plik jest oczywiście już wczytany i jak widać zawiera dokładnie to, co było w filmie. Jeżeli przesunę timeliner, no to w tym momencie jeszcze niczego ciekawego nie widzę tutaj, no to jest spowodowane już przez samego Blendera, niestety. Natomiast ten film, który tutaj mam, należy tak naprawdę przerobić, a więc zanim go zaimportuję jako obrazek, muszę wyciąć ten odpowiedni fragment, który mnie interesuje i jednocześnie przeczyścić troszeczkę wygląd tego mojego plane'a. Nie chcę mieć na przykład na nim siatki, a więc wywalam tego plane'a i przełączam się do widoku Video Editing. Tu, gdzie jest Video Editing, mogę edytować filmy, z tym, że na razie mój Blender jest ustawiony w taki sposób, aby przetwarzać filmy z prędkością 24 klatek na sekundę. Ja swój film nagrywałem z prędkością 10 klatek na sekundę. Możemy to sprawdzić i potwierdzić, używając tego samego ffmpega, którym nagrywałem. Jest to polecenie, które potrafi wyświetlić informacje o filmie. Tutaj mam swoje filmy. Jeżeli napiszę ffmpeg -i i podam nazwę filmu, w tym momencie dostaję informację o tym filmie. I widzę, że mam tutaj encoder taki jak LAV54 i coś tam. Czas trwania minuta 19 sekund 80 setnych. No i mam później jeszcze dodatkowo strumienie. Pierwszy strumień z numerkiem 0 to jest wideo kompresowane jako H264. Jest to rozdzielczość 1280×912, tak jak ustawiłem. Jest to 10 klatek na sekundę. A więc widzę i mam potwierdzenie, że rzeczywiście tak się nagrało, jak ustawiłem. Bardzo dobrze. W związku z tym Blendera również ustawiam na 10 klatek na sekundę, korzystając z pola Framerate na zakładce Render, tam gdzie jest guzik z Propertiesami. Więc wybieram sobie 10 klatek, natomiast tych 10 klatek nie widzę tutaj, więc muszę wybrać Custom i wpisać 10 klatek, ponieważ chcę nagrać, czy też pracować z filmami, które mają właśnie taki FPS. Teraz do obszaru, w którym mam możliwość umieszczania pasków filmowych, dodaję coś takiego jak Movie. Odsyłam tutaj do tutoriala na temat Video Sequence Editora i dodaję swój film. Mój film jest widoczny jako pasek, który będzie prawdopodobnie o wiele dłuższy niż standardowa szerokość filmu w Blenderze. Nie szkodzi. Ten film ustawiam w odpowiednim miejscu, chociaż nie jest to takie istotne. I teraz muszę wybrać, w którym miejscu tak naprawdę chciałbym, aby ten film został przycięty. Przesuwając się z ściśniętym lewym klawiszem myszy po obszarze tego filmu, mogę zobaczyć, jak ten film wygląda na podglądzie. Mogę nawet powiększyć troszeczkę, by to było lepiej widać. Ten pogląd oczywiście nie jest 1:1, dlatego tutaj obraz jest troszeczkę nieostry. A więc wybieram sobie teraz miejsce, które chciałbym przeznaczyć na zrobienie animacji. Tutaj jest bardzo duża prędkość tej animacji, więc chyba to nie będzie najlepsze, ale tu jest już troszeczkę wolniej. Może teraz wybrać ten obszar wolniejszy i tak go jakoś ustawić, aby mieć przejście od jednej generacji przez wszystkie kolejne, aż do tego samego kształtu w którymś kolejnym razie. Więc popatrzę teraz na tego glidera, który tutaj leci. On się zderza z komórką w tym miejscu. To jest dokładnie ta klatka. Tę klatkę wezmę sobie jako punkt odniesienia i ustawię tutaj start i koniec. Następnie, przesuwając się w czasie, dojdzie po chwili do kolejnego takiego zdarzenia, które nastąpi dokładnie w tym samym kształcie, w tym samym miejscu. I to miejsce przyjmę jako koniec mojego filmu. Tutaj jest zdarzenie i to będzie końcówka. Naciskam E. I teraz ten obszar to jest obszar mojego filmu. Ok, jeżeli puszczę ten film, to on powinien cyklicznie lecieć, jakoś się sam ze sobą zapętlać. Popatrzmy na tego glidera. W momencie przeskoku do pierwszej klatki powinien zostać dalszy ciąg pokazany jakby. Tutaj się zderza. Ok, film leci od początku, a my nie widzieliśmy żadnej różnicy, w związku z tym to jest najprawdopodobniej właściwe ustawienie. Myślę, że tak będzie ok. Ten film trzeba teraz wyrenderować, uzyskując z niego tylko te klatki, które tutaj ustawiłem. A więc ustawiamy sobie, jak to ma być zrobione. Przede wszystkim rozdzielczość tego filmu to jest 1280×912. 1280×912. Bierzemy 100%, aby nie było żadnego skalowania. Teraz widać, że to już trochę lepiej wygląda. Jeżeli wcisnę 1, to mam powiększenie 1:1. Taka będzie prawdziwa wielkość tego filmu. Następnie po określeniu wielkości filmu, mam określoną liczbę klatek, przechodzę do wyłączenia antyaliasingu. Nie jest potrzebny. Muszę teraz określić, jaki będzie wyjściowy format. Ten film wyrenderuję sobie w postaci plików PNG, aby można było z nich później zrobić animowaną teksturę, którą będę chciał dodać do mesha w modyfikatorze Displace. Określę sobie katalog. Katalog niech będzie w moim katalogu domowym i niech się nazywa Live. Naciskam I, aby stworzyć nowy katalog. Piszę Live i teraz do tego katalogu skieruję wynikowe klatki. W tym momencie output mam ustawiony na ścieżkę Home Piotr Live i tam będą pojawiały się pliki PNG wyrenderowane z tego filmu. Ten film poza tym jest jeszcze taki troszeczkę jakby niedokładnie przycięty. Przede wszystkim tutaj jest bardzo bliski margines, tutaj jest margines dalszy, tu jest daleki margines. To wszystko będziemy za chwilkę mogli skorygować, ale najpierw puszczę render tych obrazków po to, aby je wyciąć po prostu z tego stripu filmowego. A więc naciskam Animation i Blender przerenderowuje mi cały ten plik, tworząc osobne pliki PNG, które zapiszę ładnie w katalogu. Trzeba chwilę poczekać. Ten proces się już zakończył i teraz patrzymy, co wyszło. Otwieram okno i w tym oknie wchodzę do katalogu Live, no i mam tutaj swoje obrazki. To są pliki PNG, które wyrenderował, czy też przygotował mi Blender. Jeżeli teraz sobie wyświetlę po kolei, to one wyglądają w taki sposób. Ok? Jeżeli wcisnę spację, to mogę je bardzo szybko przeglądać. Wszystkie są w odpowiednim układzie ustawione. I to jest to, o co chodzi. Teraz tak, następny krok to jest przygotować ten obrazek w taki sposób, aby działał doskonale z modyfikatorem Displace. A więc mogę teraz zrobić reset Blendera, Ctrl N I teraz należy dodać jeden z tych obrazków jako plane. A więc biorę import images as planes, wybieram katalog live, który przed chwilką zrobiłem i wybieram pierwszy z tych obrazków. Wszystko jedno, który tak naprawdę. To, co mi teraz jest potrzebne, to odpowiednie kadrowanie tego fragmentu. Chodzi o to, aby przyciąć po prostu ten obrazek do odpowiedniej wielkości. I to można było również oczywiście zrobić w Video Sequence Editorze, używając polecenia crop. Natomiast spowodowałoby ono, że musiałbym też przeliczać wielkość filmu, a gdybym to zrobił chociaż troszkę niedokładnie, to cały ten obrazek zostałby rozciągnięty i straciłbym ostrość tych kwadratów, które tutaj są, oraz ostrość siatki. A więc wykorzystajmy na początku możliwość renderowania zwykłego obrazka. Mam teraz plane'a, który stoi w środku układów współrzędnych i teraz nad nim ustawię sobie również kamerę. Ctrl Alt 0 na klawiaturze numerycznej ustawiam nad tym moim obrazkiem kamerę, którą dodatkowo jeszcze muszę wypozycjonować. To, o co mi chodzi, to wycięcie za pomocą obrazu z kamery takiego obszaru, który będzie odpowiadał mojemu renderowanemu obrazkowi. Mogę to zrobić zmieniając wielkość kamery. Wielkość kamery lub też wielkość renderu zmienia się w zakładce Render, tam gdzie jest podana rozdzielczość. Tę rozdzielczość mogę ustawić sobie dosłownie tak jak chcę, więc weźmy sobie na razie 1540, troszkę przybliżę kamerę do obrazu. I to, co chciałbym uzyskać, to coś takiego, żeby na granicach obrazu była moja kamera ze swoimi krawędziami. Teraz troszeczkę będzie trzeba pewnie zwiększyć ją jeszcze w ten sposób i do środka. Myślę, że takie coś mogłoby być już całkiem niezłe. Trzeba to zrobić oczywiście bardzo precyzyjnie, więc teraz powiększę trochę i będę tutaj ustawiał narożnik. Powiedzmy sobie, że to byłoby ok. Jestem jedną kratkę od najbliższej kratki w sąsiedztwie. Tak samo tutaj jest wszystko równo. No i tutaj wystaje trochę poza, ale jeżeli się dobrze zastanowić, to ta kratka tutaj powinna się zmieścić, więc to wszystko powinno być w miarę ok. Brakuje mi oczywiście tych białych kropek tutaj, ale z tym sobie również będzie trzeba za chwilę jakoś poradzić. Dobrze. Teraz, jeżeli zrobię render w takim ustawieniu, to widzę, że przeszkadza mi lampa, którą mam na scenie. Jeżeli taką lampę wywalę, usunę ją przez delete i zrobię render, to w tym momencie nie widać w ogóle mojej tekstury. Dlatego ta tekstura powinna być w materiale zaznaczona jako shadeless. Włączam shadeless, robię render i w tym momencie widzę ją dokładnie w takiej postaci, w jakiej ona powinna być. Teraz następna rzecz to jest pozbycie się tego kratkowania tutaj. Mam tutaj wzór w kratkę, a nie chcę tego wzoru mieć. Chcę mieć tylko czyste, białe kratki, tam gdzie były moje organizmy kolonii. To można zrobić korzystając z nodów. Przełączam się zatem do edytora nodów, włączam nody. I teraz render layer to jest to, co dostaję z okna 3D. Dodam tutaj jeden dosłownie nod, który jest w grupie konwerterów, który zajmuje się obsługą matematyki. Ta matematyka, która jest mi tutaj potrzebna, to jest po prostu wybór większego niż. Większy niż w sensie matematycznym. To powoduje, że w tym momencie wszystkie szare odcienie znikają, a zostają tylko te większe niż jakaś tam wartość. Jeżeli ustawię sobie tutaj na przykład 0,8, no to teraz zobaczmy, jak będzie wyglądał render. To, co dostaję, to jest idealnie czarne tło i moje białe kropki. Oczywiście troszeczkę być może zaburzone ze względu na jakiś smutny antyalias, który mi się tam gdzieś dodał. Ok, tak może zostać. Teraz potrzebuję jeszcze poprawić te dwa białe kwadraciki, które są w miejscu, w którym siatka była zbyt blisko krawędzi. Można to zrobić bardzo prosto. Dodaję zwykłego plane'a, skaluję go w dół, mniej więcej tak, aby przypominał troszeczkę wielkością tą moją kratkę. Jest to oczywiście oszustwo, zdaję sobie z tego sprawę. I tą kratkę ustawiam tutaj. Tak samo robię z kratką sąsiednią. Teraz spojrzę przez kamerę, jak to wygląda. Powiększę troszeczkę krawędź w tym miejscu. No i wydaje mi się, że to jest całkiem niezłe. Z tym, że trochę podniosę do góry te dwa małe kwadraciki i nadam im materiał, który będzie również materiałem typu shadeless i który będzie biały. Nie muszę zaznaczać idealnie białego materiału typu shadeless, ponieważ nody same zadbają o to, aby on był całkiem jasny. Włączę po prostu shadeless, nie przejmując się tym, co tam dokładnie powinno być. Teraz robię render i zobaczymy, co się stało. Wyszła sama krawędź, co jest dosyć dziwne. No, nie wiem dlaczego tak wyszło, więc sprawdźmy teraz, jak to wygląda. Myślę, że trzeba trochę jeszcze je podnieść. Ciach, teraz jest ok. Tego typu kratki powinny być już w porządku. I to jest takie ostateczne poprawienie jakby tej mojej tekstury. Teraz to, co tu mam, muszę wyrenderować, natomiast muszę wiedzieć, jak długi będzie mój film. W tym momencie jeszcze nie wiem, jak będzie ta tekstura wyglądała i jak będzie pracowała. Dlatego teraz tak naprawdę na tym moim planie muszę teksturę ustawić jako animowaną. Ta animowana tekstura jest możliwa do włączenia w panelu tekstur w materiale i zamiast single image muszę dać image sequence. I teraz następuje zaskoczenie. I to jest to, co zaskoczyło mnie również na wykładzie w Bydgoszczy. Zaskoczyło również, z tego co wnioskuję, całą widownię. I wydaje mi się, że wtedy tego nie wiedzieliśmy, ale dzisiaj udało mi się dojść, dlaczego Blender pisze Can't Load Image. Tu jest jakiś smutny, niepokojący napis. Nie może załadować obrazka. I to się bierze stąd, że mimo tego, że jestem ustawiony na klasce pierwszej, mimo tego, że tutaj mam wpisane 100 klatek i start od 1, to ten obrazek się nie ładuje, dlatego że jego nazwa to jest 0331. Z tego, co udało mi się zrozumieć i zbadać, Blender reaguje na nazwy plików, co mnie bardzo nieprzyjemnie zaskoczyło. A więc, aby to działało, stojąc w pierwszej klatce, powinienem mieć nazwę pliku 0001 tak naprawdę. A więc te wszystkie pliki muszę pozmieniać, muszę zmienić ich nazwy. Aby to zrobić, włączam terminal i bez najmniejszego niepokoju wchodzę do katalogu live, w którym mam te swoje obrazki. Te obrazki są numerowane od 331 do 491. Wszystkich obrazków, jeżeli je policzyć, mamy 161 dokładnie i trzeba te obrazki przenumerować. Oczywiście pod Windowsem trzeba do tego celu ściągać jakiś nie wiadomo jaki program do przenumerowywania nazw plików i tak dalej, ale tutaj możemy się zwyczajnie posłużyć terminalem i wpisać zwykłe polecenie, które to zrobi. Aby przenumerować obrazki, wystarczy tylko zrobić ich listę w tej postaci, a następnie tę listę przekazać do programu. Ten program zamiast takiej nazwy weźmie sobie po prostu kolejny numer z sekwencji przybywających do niego wierszy i użyje tego numeru sekwencji jako nazwy nowego pliku. Można to zrobić pisząc po prostu tak, ls-1, przekazujemy to do Perla, który będzie przetwarzał po kolei każdy wiersz i wykona przy okazji skrypt. Wpisujemy chomp, aby usunąć znak nowego wiersza, a następnie piszemy rename i podajemy, co ma być zmienione, a więc linijka wczytana, a później nowa nazwa. Nowa nazwa będzie wyglądała tak jak $. Z rozszerzeniem PNG. I to wszystko. To powinno zmienić nazwy plików w całym katalogu. Uruchamiam i mam już wszystkie nazwy zmienione, ale jak widać pechowo zapomniałem o kropce. No, troszeczkę mi to psuje jakby tutaj obraz, więc w tym momencie sprawdźmy, co mi zrobi ls-1. Proszę zobaczyć, ls-1 w tym momencie niestety wypisuje pliki nie po kolei. Spróbujmy je posortować. Dajmy sort-n. W tym momencie wygląda na to, że sortowanie generuje dobrą listę plików, więc muszę ją teraz poprawić. Znowu szczytuję do perla -n i teraz muszę trochę bardziej uważać, wpisując polecenia, żeby się nie walnąć tym razem. Weźmy sobie rename, $, i tutaj będzie $, to jest bieżący numer, następnie kropka png. Teraz myślę, że będzie już wszystko w porządku. No i proszę, lista plików jest jak ta lala z brodą. Zaczyna się od numerku 1, potem jest 2, 3, 4 i tak dalej. Mogłem oczywiście wymusić to, żeby były to 4-cyfrowe numery, ale Blenderowi nie będzie to chyba robiło różnicy. Teraz należy wczytać te obrazki jeszcze raz, ponieważ to, co tutaj mam, to jest coś, co tak naprawdę nie istnieje. A więc w sekwencji, tam gdzie jest moja tekstura, wybieram pliki i je tutaj zaznaczam. Wystarczy, że podam pierwszy plik, zobaczymy, co będzie. Ten pierwszy plik nie został wczytany niestety. Bardzo mnie to martwi. No ale cóż, trudno się mówi, będziemy musieli z tym powalczyć teraz. Wybieram teraz coś takiego jak Image Sequence. Ten Image Sequence jest ustawiony prawidłowo, jest 160 załóżmy obrazków. Z zerowym to będzie razem 161. Mamy pierwszy, który się wczytał w tym momencie i to jest bardzo fajnie. No i teraz zobaczymy. To, co jeszcze jest tutaj złe, to to, że nie odświeża mi się ten różowy kolor. Natomiast obrazek do tekstury się wczytał, a więc jeżeli zrobię render, to w tym momencie ten render jest widoczny. Gdybym jeszcze się upierał i chciał, aby było widać rzeczywiście obrazek w samym blenderze, musiałbym poprawić mapowanie UV, które tutaj jest zrobione. I to mapowanie UV i tak muszę poprawić, w związku z tym teraz przełączę się do edytora UV, kliknę w mój plane, wejdę do trybu edycji i jak się okazuje tutaj żadnego mapowania UV tak naprawdę nie ma. Nie ma dlatego, że tutaj jest problem znowuż z tym Image Sequence. Tutaj mam wczytany stary obrazek, którego teraz Blender nie znalazł. Niestety ten panel UV się nie odświeżył po zmianie tekstury, bo to są dwie osobne rzeczy. A więc wczytuję jeszcze raz obrazek ten pierwszy, tym razem w panelu UV. Mogę nawet wziąć Image, Replace Image, i wybrać ten pierwszy z listy. Zobaczymy, co będzie. Teraz, jak widać, to pomogło. No i dobrze, i teraz mam pojedynczy obrazek. To nie jest jeszcze tym, co bym chciał, ale mapowanie UV tak naprawdę nie jest w tym momencie istotne. Istotne jest w tym momencie tylko to, jak tekstura rozkłada się na moim planie. No i teraz, gdybym chciał dostać odpowiednie obrazki, one są prawidłowo zmapowane przez UV na obrazku, to mogę zacząć render. Gdybym coś chciał poprawiać, to mogę zawsze przesunąć teksturę UV w jedną ze stron po to, aby gdzieś w innym miejscu rozmieścić troszeczkę moje komórki na planie. No ale to jest potrzebne tylko wtedy, kiedy mam jakieś zakłócające obiekty, jakieś obrazki, fragmenty belek, listw, pasków, które są na dole lub z boków obrazka. Dobrze, myślę, że teraz można byłoby zrobić render, ponieważ to jest 161 klatek z tego, co ustaliliśmy wcześniej, to muszę swój film również ustawić tak, aby miał 161 klatek. Przełączę się w widok timelinera, ustalę sobie end na 161, no i zrobimy za chwilkę elegancko render, kolejny raz. Tym razem wybieram katalog, który będzie się nazywał Live 2 i znowuż będę renderował bez antyaliasingu do katalogu Live 2. Weźmy jeszcze raz, tak, teraz zrób katalog Live 2, wybrałem ścieżkę, będę renderował dalej jako pliki PNG, bo później będę chciał użyć ich do tekstury, tylko teraz one będą już przycięte odpowiednio. Trzeba jeszcze raz sprawdzić. To, co tu widzę, to jest niezbyt fajnie wyglądające przycięcie. Mam tutaj pół tej kratki, nie wiem, czy to jest dobre, tutaj też pół, no nic, miejmy nadzieję, że to się da później ładnie ustawić, powinno się dać. W porządku. No dobra, teraz wszystko jest ustawione jak trzeba. Jedyne, co pozostało, to jeszcze wyłączyć antyaliasing w samej teksturze, dlatego że ta tekstura jest teraz rysowana z takim niezbyt wyraźnym wzorem. Mogę spróbować zrobić to klikając w Image Sampling i wyłączając mipmapping, interpolację oraz ustawiając box. W tym momencie na renderze powinien dostać całkiem ostre krawędzie. Jest to również wspomagane przez te nody, które dodałem. A więc teraz renderujemy całą animację bez najmniejszej żenady do katalogu Live 2, to chwilkę zajmie, jest to 161 klatek, więc przyspieszę tą część, aby nie trzeba było czekać na filmie. Niestety podczas pracy Blender zawiesił się i te prace, które renderowałem, te klatki zostały stracone, dlatego wykonałem jeszcze raz taki render. No i teraz wczytam je sobie jako plane, przynajmniej jeden z takich obrazków, abyśmy mogli go zobaczyć. Mam tutaj katalog Live 2, tutaj są wyrenderowane już gotowe klatki, które będę później chciał wstawić jako teksturę modyfikującą Displace'em jakiegoś mesha. Tak wygląda gotowa teksturka. Końcówka jest troszeczkę odsunięta, to są te dwa klocki, które dodawałem. No i teraz co z tym można dalej zrobić? Przede wszystkim potrzebujemy w Blenderze pociąć tego plane'a, którego tutaj teraz mam, na tyle kratek małych, ile mam kratek na płaszczyźnie widocznych tutaj. Nie będę teraz tych kratek liczył, bo to byłoby dosyć żmudne i łatwo się pomylić. Natomiast znając rozdzielczość tej tekstury i wielkość pojedynczej kratki, mogę łatwo policzyć, ile tych kratek jest. Natomiast wielkości pojedynczej kratki teraz nie znam i tę wielkość można dość łatwo ustalić. W tym celu otworzę sobie GIMPa i w GIMPie policzymy po prostu, ile kratek ma, czy też ile pikseli ma taka pojedyncza kratka. Weźmy sobie te obrazki, wczytam jeden z nich. No i teraz tak, sposoby mogą być różne. Mam otwartego GIMPa. W GIMPie oczywiście bez żadnego problemu mogę zobaczyć, jaka jest rozdzielczość. Wystarczy tylko, że powiększę scenę, zaznaczę. Wtedy na pasku stanu mam podaną wielkość pojedynczej kratki. Obecnie to jest 17 pikseli. Tak naprawdę to nie jest 17 pikseli, tylko 19, dlatego że kratka ma również taki mały margines, który ją otacza. Ten margines czarny pochodzi od siatki, która była w programie Golly. Mogę również zrobić inaczej. Wystarczy tylko, że włączę sobie widok siatki. Widok siatki w GIMPie pozwala mi określić siatkę w sposób równomierny, to znaczy siatka będzie pasowała do kratek, które są po lewej stronie obrazka oraz do kratek, które są po prawej stronie obrazka, z tym, że teraz ta siatka jest zbyt gruba. Tę siatkę można skonfigurować w taki sposób, aby pasowała do moich małych kratek i wtedy również mogę się łatwo upewnić, że ta siatka jest prawidłowo przeliczona przeze mnie. Podejrzenie jest takie, że rozmiar tej siatki to jest dokładnie 19 pikseli. No i teraz trzeba popatrzeć. Siatkę mam już 19-pikselową, natomiast ona nie zaczyna się równo. Zaczyna się nierówno w tym sensie, że od górnego brzegu obrazka rzeczywiście mam ustawioną siatkę równo. Natomiast kratki do tej siatki jeszcze nie pasują i trzeba tę siatkę przesunąć, aby dopasowanie nastąpiło. W związku z tym wyłączam równoległość przesuwania, ustawiam siatkę na początku w osi X, następnie w osi Y, tak aby pasowała do górnego rogu kratki. I teraz patrzę. Tutaj w tym małym obszarze już widać, że ta siatka nie do końca jest tak dopasowana, jak być powinna, ponieważ ten róg siatki pasuje idealnie, ale ten już wskazuje pewne niewielkie przesunięcie. Teraz jeżeli spojrzę na całą resztę kratek, to nie jest tak źle, ale niestety nie jest też dobrze. Widać, że pionowe linie siatki nie pasują do pionowych krawędzi kratek. W związku z tym tę siatkę trzeba troszeczkę rozciągnąć. Jeżeli ustawię sobie na osi X 19 pikseli na przykład, to siatka oczywiście teraz się ustawiła krzywo, mogę ją próbować wyrównywać, ale to nie jest najwłaściwszy sposób. Zmiana o 20 pikseli rozmiaru siatki powoduje, że te przesunięcia wcale nie pasują. Nie zmienia to niczego na lepsze. W związku z tym ustawię poprzednią, tak jak było 19, ale spróbuję ustawić ułamek piksela. Nie mogę, podając pikseli tutaj, ustawić ułamkowych wartości. Tu w tym okienku w ogóle nie wchodzi mi nawet przecinek ani kropka. GIMP blokuje tego typu przyciski. Natomiast mogę wyrazić tę odległość ułamkowych pikseli w calach. Tutaj jest wybrany teraz cal. Mogę również dobrze wybrać na przykład milimetry. Jeżeli będzie mi to bawiło podawać w milimetrach, no tak naprawdę nie jest to istotne. To, co mogę tu podać, to jest 1/1000 cala więcej, czyli 65 na końcu będzie. Czyli wyjdę z tego okna, moja siatka delikatnie się rozszerzy. I teraz, jak widać, pasuje odrobinkę lepiej do kratek, które mam po prawej stronie. Tego typu układ jest zadowalający. To nie jest doskonałe dopasowanie, ale teraz mogę śmiało policzyć oczka tej siatki i mieć pewność, że one będą w całkowity sposób mieściły się gdzieś tutaj na moim obrazku. A więc muszę zapamiętać tak naprawdę, że jest to 19x19. I teraz, znając rozdzielczość obrazka, mogę łatwo obliczyć, ile będzie kratek w poziomie, ile będzie kratek w pionie. To obliczenie ilości kratek jest mi potrzebne po to, aby wiedzieć, na ile fragmentów mam pociąć swojego plane'a w Blenderze. Zamknę teraz Gimpa, wrócimy do Blendera i tutaj należy dokonać takiego rozcięcia. Nie wiem na razie, wiem tylko, że jedna kratka ma wielkość 19 pikseli. Zobaczmy sobie rozdzielczość, jest wyświetlana tutaj, to jest 1280 na 1120. No i teraz trzeba wykonać proste obliczenie, podzielić jedną wartość przez drugą, aby zobaczyć, ile mamy kratek w poziomie. A więc liczmy poziomą ilość kratek. 1280 to jest rozdzielczość pozioma obrazka. Jeżeli podzielę tę wielkość przez 19, czyli przez przybliżony rozmiar naszej kratki, to otrzymam wartość 67,4 w zaokrągleniu. A więc mogę wstawić 66 kratek. Myślę, że to będzie wartość prawidłowa. Więc rozcinam w trybie edycji moją powierzchnię, naciskając Ctrl R, a następnie wpisując wartość. Dajmy na to 66. 66 biorę dlatego, że 66 rozcięć zrobi mi 67 kratek tak naprawdę i to jest ta wartość, o którą chodzi. Teraz policzmy, ile będzie małych kratek w poziomie. Zresztą widać tu po rozcięciu, że doskonale pasują te moje kratki do linii, według których rozciąłem całego plane'a, więc wszystko udało się bardzo ładnie. Weźmy teraz w takim razie, policzmy, ile będzie w pionie. W linii pionowej mamy rozdzielczość obrazka wynoszącą 1120 pikseli. Jeżeli podzielę 1120 przez wartość taką jak 19, to otrzymam w pionie mniej więcej 59 w zaokrągleniu kratek. W związku z tym muszę pociąć tę powierzchnię 58 razy, aby otrzymać 59 kratek. A więc rozcinam Ctrl R, wpisuję 58, daję Enter i już mam całą swoją powierzchnię rozciętą. Oczywiście teraz trzeba jeszcze poprawić troszeczkę wyrównanie tych rozcięć do kratek, ale tego nie możemy zrobić na rzeczywistym meszu, tylko na teksturze UV. W związku z tym dzielę swój ekran na pół, przełączam się do widoku tekstur UV za pomocą klawisza Shift F10, zaznaczam wszystkie wierzchołki, ustawiam się w widoku dokładnie z góry i wybieram klawisz U, czy też naciskam klawisz U i wybieram opcję Project From View Bounce. W tym momencie moja siatka mesza zostanie rozwinięta na obrazku w postaci siatki przywiązanej do krawędzi, a więc będzie z maksymalnym możliwym rozciągnięciem. Jeżeli teraz powiększę to okno tak, aby było dobrze widać wszystko, zaznaczę wszystkie wierzchołki, tak jak widać jest to całkiem nieźle rozwinięta siatka i siatka pasuje prawie dokładnie do kratek, które mam na obrazku. Niestety to dopasowanie nie jest takie idealne. Widać, że górna część jest w porządku, ale dolna część i tutaj z prawej to dopasowanie niestety już jest troszeczkę gorsze. W związku z tym możemy zastosować pewien trik. Kliknę lewym klawiszem w górną lewą część mojej tekstury w narożniku i następnie wybiorę orientację transformacji zgodną z pozycją kursora 2D. Kursor 2D w mapowaniu UV to jest to samo co kursor 3D w widoku trójwymiarowym. Jeżeli teraz będę skalował na przykład moją siatkę, to ona się będzie skalowała względem tego właśnie kursora 2D. To, co teraz chcę zrobić, to przeskalować tę siatkę w osi Y, czyli w osi pionowej, w taki sposób, aby uzyskać zgodność kratek z tym, co rzeczywiście jest na obrazie. I widzę, że to nie będzie najlepsze skalowanie, ale to mogłoby być lepsze. No nic, musimy pokombinować. Myślę, że takie byłoby idealne. Proszę się przyjrzeć. Wszystkie kratki w tym momencie pasują i znajdują się wewnątrz oczek mojej siatki. A więc jest to doskonałe dopasowanie i o takie mi chodzi. Jak widać, trzeba było troszeczkę tą teksturę rozciągnąć. To dlatego, że miałem tam coś takiego jak 60,3 czy tam 69,3 kratki, a nie tak naprawdę tylko 69. No i dobrze, teraz jeżeli mam już tą siatkę w ten sposób ustawioną, to chciałbym, aby wszystkie wierzchołki, które są odwzorowaniem na tej siatce wierzchołków z mesza, pasowały do środka tej białej kratki w mojej teksturze, a nie do narożników. W związku z tym całą tą siatkę przesuwam delikatnie w osi X, tak aby ustawić ją na środkach białych pól. Jednocześnie robię to za chwilę w osi Y, tak aby przecięcia były w miejscu, gdzie są białe pola. Dzięki temu, po zastosowaniu modyfikatora Displace będzie trafiał wierzchołkami w maksymalnie biały obszar. Nie ma tutaj nigdzie tak naprawdę żadnych krawędziowych przypadków, kiedy jest punkt na krawędzi białej kratki, wtedy nie wiadomo, czy to będzie czarne, czy nie, czy jakieś pośrednie. Tego typu mapowanie UV pozwala mi zmapować moją teksturę dokładnie w takie miejsca, które chciałbym mieć i na przecięciach mojego mesza będę miał dokładnie to, co chciałem mieć, czyli na przecięciach mesza jest biały punkt. Teraz do takiej tekstury muszę dodać modyfikator Displace. W tym momencie ten modyfikator Displace będzie musiał być dodany z teksturą, która nazywa się 001, ale ta tekstura powinna być animowana po to, aby modyfikator Displace robił tutaj różnego rodzaju deformacje w trakcie zmiany klatek. W związku z tym wybieram sobie w teksturze, w edytorze UV to już nie jest takie istotne, ale w teksturze wybieram sobie Image Sequence i zaznaczam, że tych klatek ma być 160 dokładnie. Upewnię się jeszcze co do tego, ale mieć dokładną liczbę. Weźmy sobie do katalogu Live 2, wejdźmy, policzmy wszystko, LS-1, WT-L. Mamy rzeczywiście 161 obrazków. W związku z tym ustawiam liczbę klatek na 160, z klatką zerową będzie razem ich 161. Zaznaczam cyclic. Gdyby miała być nasza animacja dłuższa niż 160 klatek, to wtedy cała ta historia z obrazkami będzie się powtarzać od samego początku. Dobrze. Teraz tak, jeżeli to już mam, to dodaję do mojej siatki modyfikator Displace. Dodaję to do mesza, który przed chwilką był pocięty i zmapowany przez UV. Sam Displace, gdy go dodam, niczego jeszcze większego nie robi, poza tym, że podnosi pozornie moją siatkę, czy też mojego mesza, ponad ten poziom, na którym on leżał. Jest to związane z tym, że mamy tutaj wartość taką jak mid-level ustawioną na 0,5 i strength na 1. Teraz wybieram sobie teksturę, którą wcześniej przygotowałem i już widać, że ta tekstura deformuje elegancko mojego mesza i ta deformacja niestety nie odbywa się w tych miejscach, czy też nie następuje w tych miejscach, w których bym chciał. Chciałem mieć deformację tam, gdzie są te kratki. W związku z tym po to właśnie robiłem mapowanie UV, aby pokazać, w których miejscach jest biały punkt. Ponieważ mapowanie UV dotyczy tekstury mapowanej w koordynatach UV, a nie w koordynatach lokalnych, muszę wybrać sobie z Texture Coordinates mapowanie UV. Teraz mam dokładnie to, o co chodziło, to znaczy, że każdy biały punkt wynosi mi w moim meszu nad powierzchnię jeden z wierzchołków. Oczywiście jest to przesadzona wielkość i tak naprawdę musiałem strength zmienić, zmniejszę go do wartości no, bliskiej na przykład 500, niech to będzie tylko tak troszeczkę ponad powierzchnię wyniesiony obraz. OK? I teraz to jest wyjściowy jakby punkt do animacji. W tym momencie już nie potrzebuję tej tekstury, chociaż tak dla świętego porządku, czy też dla świętego spokoju dodajmy również tutaj Image Sequence, po to, aby obserwować ewentualne zmiany. Image Sequence 160 plików. Klik Auto Refresh. Myślę, że tak będzie OK. Zamykamy ten panel. Przełączam się teraz do widoku osi czasu. No i teraz spróbujemy zobaczyć, co się z tym będzie działo. Proszę zobaczyć, że przepraszam, moja tekstura teraz jest animowana, a ponieważ mam dodany modyfikator Displace, to ten Displace również zmienia deformację mojego mesza. Tak to wygląda. Widoku siatki tutaj nie jestem w stanie pokazać, bo modyfikacja jest zbyt mała. Gdybym dodał na przykład Subsurfa na to jeszcze, to być może teraz byłoby to już widać trochę lepiej. Proszę zobaczyć, co z tego wychodzi. Mam teraz pełzające po plainie deformacje, które są dokładnie zgodne z tym, co było nagrane wewnątrz programu Golly w live. To jest właśnie ten cel jakby zrobienia takiej animacji. Oczywiście usunę Subsurfa, ponieważ nie chcę na razie tak gęsto ciąć mojej powierzchni. Interesuje mnie teraz coś takiego, żeby w miejscach, gdzie są te górki, czyli w każdym miejscu, gdzie mam takie wybrzuszenie, żeby postawić tutaj jakiś obiekt. Ten obiekt będzie stał w tym momencie wyżej, a więc będzie się wydawało, że wystaje ponad powierzchnię. Aby zrobić taki motyw, wystarczy dodać do sceny jakikolwiek obiekt, niech to będzie cube. Jak widać, ten cube jest teraz ogromny. Przeskaluję go w dół i po zaznaczeniu tego cube'a zaznaczę również mój plane. W tym momencie mam dwa obiekty zaznaczone, ten plane jest zaznaczony jako drugi. Naciskając klawisz Ctrl P mogę zaparentować mój cube do plane'a. Powoduje to, że dla tego plane'a mogę następnie włączyć w zakładce Object taką funkcję jak Verts. Odsyłam tutaj do określonego tutoriala, który był na ten temat przygotowany w kursie. I teraz mam duplikację moich sześcianów zrobioną na plainie, co powoduje, że dzięki temu plainowi, jego wybrzuszeniom, niektóre z kubów czy też kostek stoją ponad powierzchnią. Te kostki są obecnie za duże, dlatego muszę tą moją kostkę źródłową przeskalować do takiego miejsca, aż zobaczę jakiś podział powierzchni, na przykład coś takiego. Tego typu sytuacja jest już sytuacją właściwą do zrobienia animacji. Jak widzę, tutaj również będę musiał zmienić troszeczkę wysokość modyfikatora Displace po to, aby moje kostki nie wystawały aż tak bardzo ponad powierzchnię. Wystarczy tylko, że troszeczkę przesunę w dół ten parametr i już. To wygląda całkiem nieźle. Jeżeli tę kostkę teraz dopasuję wielkościowo tak, aby się prawie stykały krawędziami, to mogę otrzymać pozornie płaską powierzchnię. Spróbujmy zrobić teraz render. Zobaczmy, gdzie jest kamera. Kamerę trzeba ustawić odpowiednią. A więc przybliżę ją teraz trochę do sceny. Mamy na scenie jedno światło, które powinno być w tym momencie wystarczające, aby coś było widać, i robimy render. To, co dostaję, to jest po prostu zwykły kawałek powierzchni, mniej lub bardziej oznaczonej takimi malusieńkimi szczelinami, na której ustawiono zestaw kostek. Te kostki będą się w trakcie animacji przemieszczały. Właśnie w taki sposób. No i to jest generalnie rzecz biorąc sposób na zrobienie tego typu animacji, a więc spróbujmy ją dokończyć, tak aby wszystko było ładnie. Mamy tutaj 161 klatek animacji tych wszystkich plane'ów. Załóżmy, że chcielibyśmy, aby kamera otoczyła cały ten obszar, oglądając go jakby z różnych stron. Aby zrobić to w taki dość prosty sposób i żeby mieć ciągłość tego ruchu obrotowego kamery dookoła plane'a, na początku do sceny dodam coś takiego jak obiekt typu empty. Empty wyrażony w postaci prostych, czy też pokazany w postaci prostych osi. I do tego obiektu empty zaparentuję, czy też tak, zaparentuję swoją kamerę. A więc zaznaczam na początku kamerę, zaznaczam obiekt empty, naciskam Ctrl P i mam kamerę przywiązaną do obiektu empty. Jeżeli teraz obiekt empty przekręcę, to przekręca się również kamera. A więc zamiast robić animację kamery dookoła takiego plane'a i martwić się o to, żeby ona była zawsze w tej samej odległości i tak dalej, wystarczy tylko, że zrobię animację obrotu tego obiektu typu empty. I to będzie całkowicie wystarczające. Kamera będzie rotowała dookoła, bo ona za tym emptym będzie podążać. Dobrze, więc zróbmy coś takiego. Na początku w pierwszej klatce animacji ustawiam sobie keyframe przy zaznaczonym obiekcie typu empty. Ten keyframe ustawiam sobie na rotację. Teraz mam dodaną klatkę kluczową. W rotacji widać, że się pojawił żółty kolor. Tak samo w okienku, czy też w panelu z transformacjami mam zakluczowaną rotację. Następnie określam, jak długo będzie trwała moja animacja. Załóżmy, że ta animacja będzie trwała przez dokładnie 1000 klatek. Niech tak będzie. Stawiam w takim razie tutaj znak zakończenia. Mam dokładnie 1000 klatek animacji i chciałem, aby po tym 1000 klatek kamera wykonała jeden pełny obrót dookoła sceny. W związku z tym w 1000 klatce ustawiam sobie obrót na osi Z dla mojego obiektu empty równy 360 stopni. I dodaję oczywiście klucz, naciskając klawisz I, podczas gdy mysz trzymana jest na obszarze współrzędnych rotacji. Teraz, jeżeli przełączę się do widoku kamery, przejdę na sam początek animacji i przesunę mysz, to widzę, że kamera obraca się dookoła. I to jest to, o co chodzi tak naprawdę. Z tym, że jest to troszeczkę za szybki ruch. Jeżeli go opuszczę normalnie przez Alt A, to widać, że kamera się będzie rozpędzać, ale nie jest to takie złe. Myślę, że ten ruch nie jest wcale za szybki, mógłby taki zostać. Kamera będzie oczywiście przyspieszać i w okolicach klatki 500 będzie miała maksymalną prędkość. ale myślę, że możemy to przeżyć. Natomiast ciekawe jest to, że będzie widać na płaszczyźnie pełzające struktury zwzięte z live'a. Teraz można zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chciałbym, aby ta kamera zmieniała wysokość na przykład nad obszarem, który obserwuję, to warto byłoby zachować taką sytuację, żeby kamera patrzyła cały czas na ten obszar. W związku z tym potrzebuję dodać tu jeszcze jedną rzecz. Potrzebuję dodać taki constraint, czy też rodzaj więzów, który tę kamerę będzie zawsze ściągał w kierunku obszaru, na który chciałem, by ona patrzyła. Dlatego zaznaczam kamerę, zaznaczam obiekt typu empty i naciskam Ctrl T. Powoduje to, że pojawia się wtedy takie menu o nazwie Make Track, czyli zrób śledzenie i wybieram środkową postać, czy też środkową opcję Track to Constraint. W tym momencie track to jest jakby śledzenie, a constraint to jest cel dla tego śledzenia. A więc kamera będzie cały czas patrzyła na zaznaczony obiekt aktywny, czyli w tym przypadku będzie patrzyła na ten obiekt typu empty. Na dowód tego proszę zobaczyć, co będzie, jeżeli kamerę teraz zaznaczę i przesunę w bok. Kamera cały czas skierowana jest na obiekt empty, tak jakby cały czas go chciała obserwować. To jest dokładnie to, o co chodzi. Działa to również w pionie. W ten sposób cały czas kamera obserwuje ten obiekt empty. I to jest to, o co chodziło. I teraz mogę na przykład kamerę obniżyć, a ona zawsze będzie patrzyła prosto na tą moją platformę z obiektami typu empty. Mogę się odsunąć, mogę się przybliżyć na przykład w ten sposób. OK? I teraz gdybym puścił animację, to cała animacja wyglądałaby w ten sposób. A więc jeżeli teraz podczas takiej animacji zanimuję dodatkowo jeszcze ruch kamery, na przykład przesuwając ją z dołu do góry, to uzyskam taki efekt, jakbym się nad tą platformą swoją wznosił. To wszystko zostało zrobione automatycznie, niezależnie od tego, w którym jestem miejscu, dzięki właśnie śledzeniu tego obiektu empty, który stoi nieruchomo w środku, jedynie się obraca. Dobrze, w takim razie odsuńmy się z kamerą troszkę. Zatrzymam teraz animację, wybierzmy dogodny moment. Niech to będzie miejsce, które chciałbym na przykład, aby było tutaj. Tutaj ta animacja będzie bardzo powolnie przebiegała na początku, więc będę miał mniej więcej tego typu sytuację. I teraz tak gdzieś przez 4 sekundy, przez jakieś 100, może 200 klatek kamera powinna być dość nisko, a następnie chciałem, aby się uniosła do góry. A więc na początku dodajmy położenie, czy też klucz na położenie kamery w tym właśnie miejscu, location. Location mamy już zakluczowane. Następnie w klatce 200, czy może nawet 300 lub 400, spróbujmy tę kamerę podnieść do góry. Oczywiście ona cały czas śledzi tą scenę, odsuna się też z nią i jeszcze do góry. Myślę, że coś takiego moglibyśmy zostawić. To byłoby całkiem OK. I teraz na tą pozycję również dodam klucz. I location mam zakluczowany. Jeżeli teraz wrócę do początkowej sceny, do klatki pierwszej czy tam zerowej i puszczę animację, to całość wygląda tak. Kamera się podnosi, ale troszeczkę zbyt szybko. To, co bym chciał, to aby to podnoszenie się było wolniejsze. No i tak nie wygląda to źle, no ale powiedzmy sobie, że mam taki kaprys, że chciałbym, aby kamera podnosiła się na początku bardzo powoli, później coraz szybciej. W związku z tym muszę przejść do krzywych F w zakładce animacji. Przy zaznaczonej kamerze muszę odszukać sobie kanał odpowiedzialny za wznoszenie. Wznoszenie odbywa się wzdłuż osi Z, a więc ten kanał będzie również miał kolor niebieski, będzie odpowiadał za Z location. W związku z tym zaznaczam tylko Z location i mam tutaj krzywą, która za to wznoszenie odpowiada. To jest ta krzywa Z. Teraz, aby to wznoszenie na początku było bardzo powoli, potrzebuję przedłużyć troszeczkę niskie nachylenie osi w tym początkowym obszarze. Chciałbym, aby to nachylenie osi pozostało dość niskie do obszaru, powiedzmy sobie gdzieś tak 200 klatek, a więc rozciągam krzywą, powodując, że tutaj kamera będzie wznosiła się dosyć powoli. Ciągnę, ciągnę, ciągnę aż dotąd gdzieś i myślę, że teraz przy klatce 200 kamera będzie dopiero na wysokości 0,5. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z widoku kamery. Proszę zobaczyć, następuje swobodny ruch obrotowy, tak jak poprzednio, ale kamera wznosi się dużo wolniej. Natomiast zaczynając od tego miejsca w klatce, gdzieś 200 coś, wznoszenie robi się coraz szybsze. No i to jest tak jakby odjechanie od sceny, pokazanie jej z wysoka. Takie coś moglibyśmy tutaj mieć pozostawione. Potem już kamera stoi na tej samej wysokości przez cały czas. Dobra, teraz tak. To, co już tutaj jest, to jest wystarczająco fajnie zrobiona animacja. Potrzebna jest jeszcze nam jakaś podłoga, po to, aby ta przestrzeń, w której pracujemy, nie była taka oderwana i żeby to wszystko nie wisiało w próżni. Przełączę się w takim razie do widoku default i w widoku default dodam jeszcze zwykłego plane'a. Ten plane będzie robił za moją podłogę. W tym momencie on jest malutki, leży tutaj. Można go rozciągnąć po to, aby wypełnił całą widoczną dookoła przestrzeń. Skala tego rozciągnięcia jest tak naprawdę bez znaczenia. Ważne jest tylko to, aby horyzont był maksymalnie daleko. Jeżeli teraz się będę podnosił z kamerą, to ten horyzont się będzie wydawał bardzo, bardzo daleko, prawie że nieskończenie daleko. Teraz spróbujmy zrobić jeszcze coś ze światłem. Światło w tej scenie jest bardzo marne. Mamy tylko jeden źródłowy punkt światła i w tym momencie nie oświetla ono sceny najlepiej. Dostaje przede wszystkim szare kolory, niezbyt ciekawie wyglądają cienie, ponieważ są super czarne i ogólnie rzecz biorąc jest to lipa, a nie dobre oświetlenie. Ustawmy się w takim razie może na samym początku i zobaczmy, co z tym światłem można zrobić. Przede wszystkim, jeżeli to światło mam teraz z lampy punktowej, to to światło powoduje, że scena jest oświetlona tylko w pewnym obszarze, a później widać, że robi się coraz ciemniej. Następnie mam na samej górze obszar ciemnoszarego nieba. To niebo tak naprawdę można zmienić i powinienem ustawić mu kolor czarny. Jeżeli ustawię mu kolor czarny, w tym momencie po wyrenderowaniu sceny będę miał wrażenie, że pracuję w nieskończonej przestrzeni, a oświetlona jest tylko pewna część tej przestrzeni. No i teraz muszę podjąć decyzję, w jaki sposób chciałbym tą przestrzeń oświetlić. Tak naprawdę to wystarczy tutaj dodać kilka lamp tylko i na początku weźmy tą naszą lampę, którą tu mam, ustawmy ją na samej górze, a więc to będzie oświetlenie takie zupełnie pionowe z góry, dosyć zresztą intensywne. Teraz zobaczmy, jak to będzie wyglądało na renderze. Wygląda to teraz tak. Widać, że część klocków jest oświetlona z boku, ponieważ one są już ukośnie oświetlone moją lampą, a część jest zupełnie w cieniu. W związku z tym to światło, które pada z góry, potraktujemy jako światło wypełniające. To światło powinno być światłem, powiedzmy sobie, że bezcieniowym. W związku z tym przełączę się do ustawień lampy w panelu Object Data, wyłączę cień. Jeżeli wyłączę cień, nic się pozornie nie zmieni. Jedyne, co będę miał inaczej, to to, że za klockami nie będzie strefy cienia. Teraz dodam kolejne dwie lampy. Kolejne dwie lampy ustawię sobie po przeciwnych stronach mojej sceny i to będą lampy, które będą tą scenę oświetlały w taki sposób, aby było maksymalnie mało cieni, a żeby jednocześnie wszystko było dobrze oświetlone. Podniosę je trochę wyżej i teraz tak, lampa, która jest po lewej stronie, będzie miała lekko niebieski kolor. To po to, aby cienie, które powstaną, były leciutko zaniebieszczone. Jednocześnie dla tej lampy ustawię energię, no powiedzmy sobie 0,7, żeby była troszeczkę ciemniejsza. Być może troszeczkę mocniej ten kolor niebieski zrobię. Teraz lampa po prawej stronie będzie lampą jaśniejszą, będzie miała energię równą 2. Jej kolor będzie z kolei troszeczkę cieplejszy. To będzie lekko ciepławo, taki białawo-żółtawy odcień. Obu tym lampom ustawię cień i dam tym cieniom 5 próbek i miękkość 5. Tak samo zrobię z lampą niebieską. OK. Teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał render. Proszę zobaczyć, kostki dostały lekko niebieski poblask, to jest ta strona oświetlona lampą niebieską. Jednocześnie z drugiej strony, tam w oddali widać lekko ciepły odcień na ścianach. Być może ta scena jest teraz dużo za jasna, a więc można byłoby próbować rezygnować z tej lampy, którą mam tutaj. Na tą chwilę usunę tę lampę i zobaczymy, jak teraz to wygląda. Jest troszkę lepiej, pojawiły się cienie, które poprzednio były wypalone, których nie było widać. No i to jest coś, co można byłoby ewentualnie zaakceptować. Oprócz tego można byłoby sobie jeszcze zażyczyć, aby plane, który tutaj mam dodany na spodzie, nie był tak całkiem wysoko. Proszę zobaczyć z boku, jak to wygląda. Ten plane w tym momencie przecina wszystkie moje kostki, leżąc na poziomie 0. Nie pokazuje prawie wcale tych kostek, które są wystające ponad powierzchnię. Mam teraz wybór. Mogę ten plane opuścić i spowodować, że będzie widoczna krawędź całej mojej historii z kostkami. Zaraz, może to będzie widoczne tutaj, a jeżeli nie, to w innej klatce. Zobaczymy, czy widać, tu będzie krawędź. Jeszcze chwila. O, widać, że tutaj coś się pojawia. Tu jest ta krawędź. Jeżeli odsunę się w widoku kamery trochę tak, aby było widać brzeg całej symulacji, to dostanę krawędzie, które będzie widać i to będzie miało od razu przełożenie, tak jakby te klocki wszystkie były ułożone na jakiejś płaszczyźnie. Natomiast jeżeli podniosę tego plane'a do góry i spróbuję przesunąć go w taki sposób, aby on zasłaniał te klocki, które leżą na samym dole, to w tym momencie ich nie będzie widać. Będzie się wydawało, że tylko i wyłącznie w mojej scenie istnieją te klocki, które tak naprawdę wystają ponad powierzchnię. W tym momencie ukryłem całą historię i cała moja płaszczyzna jest całkowicie jednorodna. Jeżeli teraz zrobię render, to widać, że klocki stają po prostu tak, jakbym je położył tutaj. Nikt by się nie domyślił, że pod spodem istnieją jeszcze jakieś inne generowane przez DupliVert. Zostawię na razie całą scenę w taki sposób ustawioną. Oprócz tego, że mam dwa światła, warto byłoby jeszcze dodać kolejne światło, które będzie związane troszeczkę być może z tym oświetlającym światłem głównym. Przesunę je troszeczkę w przód, ponieważ kamera wykonuje ruch, który wygląda w ten sposób tak naprawdę. OK. Natomiast z drugiej strony dodam drugie światło. Chodzi o to, aby kostki miały oświetlenie nie tylko z dwóch stron, ale również z pozostałych dwóch stron, po to, aby ich cienie były troszeczkę lepiej ustawione i lepiej widoczne. Teraz, jak widać, wizualnie niewiele się zmieniło. To jest już bardzo fajnie oświetlona scena. Myślę, że można byłoby przejść do renderowania. Jest jeszcze jedna rzecz. Otóż mam tutaj plane'a, który robi mi podłogę i mam kostki, które spod tej podłogi wystają. Mogę tym kostkom dodać jakiś ciekawy materiał, po to, aby one trochę bardziej odróżniały od mojej podłogi. Wystarczy tylko, że do kostki, która jest jakby pierwowzorem tych wszystkich klonów, dodam materiał. Dodaję materiał do kostki. Niech to będzie materiał, który będzie na przykład lekko złoty. Przy okazji pokażę może, jak można zrobić coś, co przypomina złoty materiał. O, ten kolor to ze złotem wspólnego nic nie będzie miał, ale robię to na szybko, troszkę się śpiesząc. Dajmy sobie tutaj jeszcze shader Fresnela. Ustawmy na przykład tego typu cechę barwy, większą twardość, większą połyskliwość i włączę tutaj jeszcze, żeby było śmieszniej, jakieś takie delikatne lustro. Niech te kostki troszkę odbijają światło, niech będą troszeczkę takie niezbyt ostre. Sprawdźmy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy to miało w ogóle sens, czy nie. Przypuszczam, że to spowoduje, że one będą trochę jaśniejsze przy podstawie. No już widać, że ich kolor wygląda teraz dosyć ciekawie. Odbijają przy okazji bardzo ciemną warstwę nieba, dlatego ich góra, ich wierzch będzie się wydawał całkiem czarny. Nie jest może to takie fajne, więc można byłoby z tym lustrem troszeczkę mniej przesadzać. Może zmniejszę ten parametr jak reflectivity i ustawimy go tak. Chodzi o to, aby się kostki po prostu trochę odróżniały od tła. Myślę, że tak można by to było zostawić już. Są wyraźnie inne. Zrobimy jeszcze render, powiedzmy sobie, z jakiegoś innego rzutu, z innego widoku. A na przykład tak, sprawdźmy, jak to wygląda. No, wyglądają całkiem nieźle. Przy okazji będą odbijały też światło w niektórych momentach, co nie jest wcale takim złym efektem. Gdybym chciał, aby odbijały jakieś niebo, czy jakieś inne, bardziej skomplikowane elementy, to musiałem dodać jeszcze do nich teksturę, do tej kostki pojedynczej i tą teksturę zmapować na przykład na reflection, czy coś innego. Tak czy inaczej, to jest przygotowana do pracy animacja, nie ma tutaj jeszcze żadnego postprocesingu, jakichś zabaw z nodami, więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dodawać. Ten tutorial i tak już jest bardzo długi, więc na początku może sprawdźmy, jakby się renderowało to, co tutaj mam, tak po prostu. Mam 1000 klatek, w związku z tym to chwilę zajmie, więc tą akcję renderowania za chwilkę uruchomię, ustawię tylko sobie domyślny, docelowy katalog. Anti-aliasing w tym momencie ustawię na 16, teraz właśnie on jest pożądany. Mogę renderować w wielkości HD albo Full HD. Weźmy sobie, dajmy 100%, to będzie 1000 klatek bez mała, pliki PNG i ustawię sobie teraz renderowanie do katalogu, który się będzie nazywał Live 3. Tam powstanie te 1000 klatek mojej animacji. No jeżeli to zrobię, to wystarczy tylko wcisnąć render i to wszystko. W tym momencie będzie się wszystko ładnie renderowało, a więc naciskam Animation i zaczynamy. Zajmie to dłuższą chwilę, w związku z tym ten materiał już teraz zakończę, pożegnam się z Państwem, a na sam koniec filmu, czy też tego tutoriala wstawię końcowy efekt, jak taka animacja wygląda. OK, więc dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w przyszłości.